Witam wszystkich bardzo serdecznie po ogromnej przerwie w kolejnym odcinku Dobry, Zły, Brzydki. Ze mną jest tradycyjnie Łukasz, gdyby nie Facebook, rodzina nie wiedziałaby co u mnie, Jurkowski. Milcz, kurwa. Jak tam w pucharach gracie? I Paweł, jestem nieosiągalny w chuj Kowalik. Witam wszystkich serdecznie z południowej Dakoty, gdzie nie ma totalnie nic. Właśnie powinienem zmienić twoją ksywę na Paweł, gdyby nie wodospad, nie miałbym zasięgu, ale... Ale już sobie wcześniej zapisałem ten. Przede wszystkim chciałem sprostować jedną tak rzecz. Jest, pierwszy. Ja właśnie mówię, że patrzę na pierwszy w historii wodospad, który ma wbudowany Wi-Fi w sobie i to jest mega wydarzenie chyba. To będzie plus tygodnia. A Juras, co ty chciałeś sprostować? Chciałem sprostować, że skoro już jesteśmy bliskimi znajomymi na Facebooku i czytasz moje wrzuty, co się dzieje, chciałem sprostować, że nienawidzę rozmawiać przez telefon, bo nie dzwonię do ludzi. No, no ja też, to więc... Więc wiesz. Moja praca polega na dzwonieniu do ludzi. Wolę przyjechać, a skoro nie mogę do kogoś przyjechać, to nie ma kontaktu. Szanuję to. Się pracuje. Szanuję to, naprawdę. Naprawdę, nie mam nic przeciwko, to był tylko taki żartobliwy wstęp, nie musisz się denerwować. Dobra. Dzisiaj od razu mówię, przepraszam, będę jadł, bo mam akurat porę i Body Chief ma pyszne batoniki z masłem orzechowym, sezamem i suszoną żurawiną. Więc muszę zjeść, a chciałem powiedzieć, że zanim zaczniemy, mam naprawdę dzisiaj słaby dzień, więc mogę być zgryźliwy i sarkastyczny. Dobrze, no to akurat prawidłowo, to jeszcze Paweł niech dołoży kilka pocisków o tym, że nie jem mięsa i będzie idealna audycja. Tak, no. Mój basen w hotelu właśnie sprawdzam, w najgorszym punkcie mam 1,40 m głębokości, chuj nie basen. Właśnie chciałem teraz powiedzieć... Teraz mam zły dzień, bo od kiedy jestem w Stanach, to jest, może dopiero dzisiaj będę miał pierwsze, nie wiem... 20-30 minut, żeby pójść na basen, bo do tej pory ze względu na obowiązki nie miałem nic wolnego czasu. Kurwa, jest to najgorszy basen, jaki mam dostępny Mordo. Na całym wyjeździe. Pablo. No. Pablo, tylko pamiętaj, no. Że po alkoholu nie można pływać. Że on nie pije. Ja nie piję. A, rozumiem. Nie wiesz, że on co miesiąc robi sobie miesięczną abstynencję? O tym to pierwszy słyszę akurat. No jak? Od kiedy... Jest, od jakiegoś pół roku widzimy się mniej więcej co miesiąc i akurat w tym momencie przeważnie nie pijesz. Po prostu nie piję z podejrzanie ufarbowanymi na blond wegetarianami, no. To jest naturalny kolor. Dobra, ty, zacznijmy gadać o czymś sensownym, a nie historie życiowe. No cieszę się, Pablo, że... Dobra, lecimy, no z bajerą. Mam jeszcze ważenie dzisiaj do odhaczenia. Uwaga, jeśli chodzi o coś sensownego, to się idealnie spięła klamra, ponieważ najstarszy temat, który sobie zapisałem na mojej liście do... Dobry, zły, brzydki brzmi: Matt Horwich wraca do MMA, a ostatni temat, który zapisałem sobie w tej liście, to jest Matt Horwich na MMA na Torwarze. Powiedzcie, czy uważacie, że to jest dobry pomysł, aby ściągnąć tego zawodnika, który, no umówmy się, jest dobrym zawodnikiem, ale prawdopodobnie ma dość duże problemy zdrowotne na galę na MMA na Torwarze, Juras? No to odpowiedziałeś sobie przede wszystkim sam na pytanie. Oczywiście w Polsce nie ma komisji, która będzie to sankcjonować. Przyjeżdża Matt Horwich, który moim zdaniem powinien leczyć się nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. To jest oczywiście fajny zawodnik, świetny, wiesz, tu fajnie się sprzedał, kolorowa, barwna postać, ale to trochę, wiesz co, to jakby, no kurczę, no, chciałem użyć złego porównania, no, ale jakby świętej pamięci, wiesz, Mohameda Aliego w ostatnich dniach jego życia próbować jeszcze złożyć mu kontrakt na walkę bokserską, wiesz, to fajnie. No fajnie, że Mirek dorósł w końcu po wielu latach walki z komercją w MMA, że nagle stwierdził, że może faktycznie zamiast robić kolejne długi, to może czas zarobić jakieś pieniądze i ściągać zawodników, którzy są wypromowani, tak, przez KSW. Ruch, jeżeli chodzi o ściągnięcie, to jeszcze walka z Noruszką, super, no tylko wiesz, to dla mnie, powiem ci, że jest to mocno wszystko niesmaczne. Paweł? Znaczy, no moje zdanie jest znane, ja już krytykowałem KSW i sam uknąłem takie powiedzenie jak brain damage derby po jego walce z Terrym Martinem, bo obaj mają generalnie zakaz walk w Stanach. Matt Horwich, ja mogę tylko powiedzieć taką historię, że kiedyś na KSW był na stołówce, normalnie jadł po ważeniu, wyszedł i wrócił po jakichś 5 minutach i pytał ludzi, czy był już i jadł, bo nie pamięta. On nie był w stanie wytłumaczyć na lotnisku, po co przyjechał do Polski. Ja wiem, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale to może Mirek Okiński go ściąga po to, że Matt Horwich nie będzie pamiętał, czy Mirek mu zapłacił, czy nie. I to jest taki największy plus całego tego wydarzenia, no bo... Nie, no to jest zawodnik, który nie powinien walczyć i po prostu ze względów zdrowotnych. No ja jestem, ja, słuchajcie, no skończę się to jakimś dramatem. A jeśli to skończy się dramatem na gali, która tak jak z tego co wiem, to tam żadnych specjalnych badań nie wymaga, no to może się zrobić problem dla całej dyscypliny, dlatego ja jestem na nie.
No jestem zdecydowanie na nie, no ze względów zdrowotnych, medycznych, ludzkich, kurwa, jakichkolwiek, no Matt Hory już nie powinien walczyć, tyle, no. Ja też jestem na nie, ale ze względu właśnie, bo chciałem zapytać, czy myślicie w ogóle, że do tego dojdzie, ale ze względu na to wszystko, co powiedziałeś właśnie, co sobie przypomniałem, to wydaje mi się, że właśnie ze względu na to, jak no poturbowany jest Matt Horwich, on naprawdę może tu przylecieć i zawalczyć tę walkę, bo po prostu nie będzie czuł, że tu jest coś nie tak i że nie powinien tego robić. No i dlatego boję się, że do tej walki tam może... Na ogół to jego żona chce, żeby przelewać pieniądze do niej, a nie dawać je Mattowi, więc zobaczymy, jak to, a, jak no to zostanie tak rozwiązane. No. To prawda, to może być problem. To wiesz, to raczej problem się rozwiązuje z przylotem Horwicha, bo nie sądzę, aby dostał pieniądze wcześniej na konto. Oj, tam jesteś zgryźliwy, Juras. Mam, wiesz, jakieś 55 przykładów jeszcze na tę chwilę ale cały czas. Ale właśnie oni nie chcą pieniędzy wcześniej, oni chcą po prostu, żeby przelew wszedł do niej, a nie żeby on dostał gotówkę, więc tym bardziej jest lepiej, bo się prawdopodobnie z góry zgodzili na przelew po walce, tak jak znam mniej więcej procedurkę kontraktowania zawodników. Aha, no okej, no to może być nieciekawie, no ja też jestem, o ile no to jest świetne nazwisko i pewnie wywiad z nim byłby doskonały, bo... No bo on odpływa bardzo w tych wywiadach, no to ze względu na to wszystko, co powiedzieliście, też jestem na nie. Polsat poinformował ustami jednego ze swoich prezesów, że rozwija ofertę, między innymi mają w planach wprowadzenie kanału poświęconego wyłącznie sportom walki z nastawieniem na boks, na MMA. Czy Juras, ty jako pracownik Polsatu możesz coś więcej powiedzieć o tym? Czy wiesz co, no znaczy, skoro już oficjalnie mówią o tym, no to ten plan wprowadzenia tego kanału już tak naprawdę... Ja pierwszy raz słyszałem to bardzo dawno temu, nawet byłem na jakichś tam rozmowach i gdzieś ten temat tego kanału się przewijał, ale nie było jakichś tam decyzji. No cieszę się, wiesz, jeżeli uda się odpalić taki kanał, no to super. Myślę, że Polsat jako Polsat Sport, jako największa stacja sportowa w tym kraju, mając tyle kontentu i MMA i boksu, jeszcze na pewno dojdzie kilka programów z tym związanych, czy jakieś inne eventy, no to super, no to ja myślę, że jesteśmy gotowi na to, aby mieć w Polsce kanał sportu walki z prawdziwego zdarzenia. Paweł? Czy ty ten... Ty... No nie, no ja jestem jak najbardziej za tym, żeby co jakiś tam Polsat Fight czy coś takiego powstało, bo to na pewno zwiększy jakieś tam zainteresowanie ogólnie sportami walki i będzie więcej możliwości, żeby te sporty walki promować, no może oprócz Może jakieś więcej organizacji dostanie szansę, żeby pojawić się w telewizji, bo mamy w Polsce fajne organizacje, które mogłyby by w telewizjach latać, więc myślę, że no, same pozytywy tutaj z tego widzę. No, im więcej sportów walki w mediach, tym lepiej, no chyba, że ktoś rozpędzony pisze o zatrzymaniu Dawida Kosteckiego jako MMA, no to wtedy chujowo, a tak to ogólnie fajnie. No. A myślicie, że są w stanie, że Polsat jest w stanie, kiedy już otworzy taki program, no to sięgnąć nieco dalej i spróbować wyrwać kontrakt na pokazywanie gali UFC Extreme i ściągnąć do siebie, no bo to by było coś, co by prawdopodobnie w Polsacie zażarło, jeśli byłaby taka stacja. No to dobrze, to teraz ja zacznę w takim razie. Oczywiście bardzo bym chciał i oczywiście kilka razy już na targach, wiesz, tych praw auto, gdzieś tam Polsat próbował to UFC ugryźć, troszeczkę stawiali warunki absolutnie odstające od realiów polskiej telewizji, jeżeli chodzi o kwotę do pokazywania. Extreme dostało dosyć dobrą promocję, aby w ogóle w Polsce, wiesz, ktoś pokazywał UFC, bo wiadomo, jaka jest sytuacja z Orange Sport. Ja bym sobie życzył, żeby UFC było w Polsacie Sport, bo przede wszystkim będzie zdecydowanie lepiej oglądane i polscy zawodnicy będą zdecydowanie mocniej promowani, ale rozumiem cię, Dominik, że ty jesteś na nie, bo wtedy miałbyś mniej roboty w Extreme. Ja, wiesz, ja nie mam umowy z nikim absolutnie, więc wtedy możliwe, żebym się pojawił. Ale z innej... wiesz, CV do Polsatu trzeba składać. Dokładnie, ale nie, no znaczy nie, wiesz, ja jestem jak najbardziej za rozwojem sportu, mi to by nie było jakoś przykro, myślę, że ja bym sobie poradził akurat, nieraz sobie radziłem, więc pewnie w tej wypadku też. Oczywiście no mi jest bardzo dobrze z tym, jak jest teraz, ale no nie ukrywajmy, że Polsat jest dużo większą stacją, myślę, że gdyby się uparli, to byliby w stanie wyrwać, znaczy inaczej, większą stacją w Polsce, tak, no bo Extreme to jest część bardzo dużej korporacji, która ma bardzo dużo kanałów w swoim pakiecie, tak, więc na pewno z tym londyńskim Extreme, znaczy z tym londyńskim całą firmą trudno by było Polsatowi konkurować, ale jeśli chodzi o samo Extreme, no to pewnie to jest otwarte. Ja na szczęście nie muszę się mieszać w takie sprawy. Na razie jest ku mojemu zadowoleniu w Extreme. Mi się bardzo podoba, że jest UFC w Extreme. A Paweł, ty myślisz, że byłaby taka szansa?
Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że to jednak będzie dalej w Extreme. Przynajmniej do końca, nie wiem jaki tam jest kontrakt, ale wydaje mi się, że do końca kontraktu będzie. Później będą na pewno jakieś inne rozmowy, ale no, rynek telewizyjny pewnie też się pozmienia w zależności od tego, jak to będzie. Okej, zobaczymy. Wyglądało teraz myślę, że UFC też się może pozmieniać, jeśli chodzi o rynki telewizyjne. Właśnie, chciałem, to jest kolejny temat, ale chciałem tylko powiedzieć, że nawet jeśli by Polsat nie sięgnął po to UFC, to myślę, że im więcej MMA w mediach takich jak Polsat, w ogóle w jakichkolwiek mediach, które są dostępne, tym lepiej, dlatego ja bym się cieszył, jeśli by UFC zostało w Extreme, a Polsat by hapnął na przykład Slava Republic i inne wielkie wydarzenia. Jest stage, który jest świetnie zawsze przygotowany od strony administracyjnej, logistycznej, DSF Kickboxing Challenge, który również jest świetnie zorganizowany, i fajnym poziomie sportowym, także jest jeszcze, myślę, że jeszcze ze dwie jakieś na szybko bym pewno odszukał organizację. Też mi się wydaje, że gdyby powstało, no nie, mamy też galę w Międzychodzie, która zawsze jest bardzo profesjonalnie robiona i tak dalej. To jest jednak raz do roku, a oni potrzebują jednak jakiejś większej cykliczności. No to prawda, ale właśnie chciałem o tym powiedzieć, że myślę, że gdyby się pojawił taki program, to też by nakłonił polskich tych promotorów największych do tego, żeby zwiększyć częstotliwość, bo by się pojawiła... Zgadza się. Pojawiłaby się platforma do dystrybucji czegoś, czego nie trzeba sprzedawać w pay-per-view na przykład, tak? Myślę, że to by było świetna platforma na tworzenie na przykład małych gal KSW. Czy nie? Czy się mylę? Paweł? Bardzo dobre, tylko niech KSW wreszcie się zdecyduje na robienie małych gal. A to myślisz, że to nie trochę od tego zależy, że właśnie czy dostaną jakoś taką miejsce, żeby... Wydaje mi się, że gdyby KSW się zdecydowało na małe gale, to one mogły latać i na Polsacie Sport Extra, i na Polsacie Sport, więc... Polsat ma naprawdę tak dużo kanałów, że myślę, że to nie jest po to, żeby zmieścić 4 gale KSW, tylko jakiś to jest większy plan na cały ten program. I myślę, że tam dużo boksu, dużo MMA, tam pewnie też będzie dużo powtórek i tak dalej. No. W każdym razie naprawdę czekam na to. Ja byłbym niezwykle zadowolony, bo im więcej sportu, tym fajniej. I teraz ten temat, o którym mówiliście i o UFC. Zostało sprzedane za 4 miliardy dolarów. To jest bez wątpienia największa kwota w historii sportu walki, w ogóle sportu jakiegokolwiek, jeśli chodzi o transakcje, ale czy to jest dużo, czy mało? Bo zauważmy, że do tej pory, jeśli coś było sprzedawane, to na przykład pojedyncze drużyny, czyli na przykład Manchester United, na przykład różne kluby NFL, największa transakcja, o której dotarłem, o której pisali tam nasi słuchacze i czytelnicy, to chyba była za 1,5 miliarda dolarów. I to były pojedyncze drużyny. Tu mamy do czynienia z poniekąd sprzedażą całej ligi, no ale ligi, która jest tak naprawdę też drużyną samą w sobie. Czy waszym zdaniem to jest duża kwota, czy nie za UFC? Moim zdaniem to jest adekwatna kwota, bo wiesz, pamiętajmy o tym, że to jest model biznesowy, który póki co od kilku lat przynosi same zyski i kupując go za 4 miliardy dolarów, nowi właściciele będą chcieli jeszcze to mocniej rozkręcić, o ile da się mocniej UFC rozkręcić. Wiesz, nie kupili to, wiesz, szejkowie arabscy z gestem, żeby się pobawić teraz w tworzenie MMA, tylko ludzie, którzy zajmują się sportem i marketingiem sportowym, wiesz, no wiele, wiele lat. Także ja myślę, że wiesz, jakoś niespecjalnie zmieni się kształt tego wszystkiego, a po prostu, wiesz, myślę, że może gdzieś nowy właściciel będzie szukał również innych też kierunku rozwoju, wiesz, samej marki. Paweł? No ja myślę, że główne zmiany to będzie takie, no zważywszy na to, kto kupuje, tak? Gdyby to mieli kupić Chińczycy, tak jak było się spekulowało, to spodziewałbym się, że główny ruch to będzie ekspansja i próba walki, bo UFC w skali Azji nie należy do pierwszej trójki organizacji finansowo. Dlatego tam bym się wtedy spodziewał ekspansji, ale tutaj kupili to ludzie, którzy zajmują się marketingiem sportowym w Stanach i wydaje mi się, że tutaj raczej będzie rozwijanie się w tę stronę, żeby... jeszcze bardziej wypromować w Stanach. Obawiam się, że jeśli coś ma dostać po dupie, to może to być europejski rynek, ale to takich zmian jak na przykład wycofywanie się z europejskiego rynku kosztem czegoś tam bym się spodziewał najwcześniej tak naprawdę w 2018 roku, czy tam w drugiej połowie 2017 roku, bo plany gdzieś tam do połowy 2017 roku, tak jak są rozpisane, tak będą dalej się tych planów trzymać. No, nie spodziewam się, że zmiany w ogóle gdzieś po mniej więcej roku się zaczną pojawiać jakiekolwiek. Jeśli dotyczą pracowników, to raczej średniego szczebla. Jeśli chodzi o zawodników, myślę, że się niewiele zmieni. Raczej się nie spodziewam jakichś rewolucyjnych zmian, ale to też nie jest tak, że ktoś wydał 4 miliardy i będzie sobie patrzył, jak to wygląda do tej pory, bo taniej było kupić pay-per-view, żeby sobie oglądać to w takiej samej formie, jak jest. Na pewno będziemy mieli mocne uderzenie w amerykański mainstream. O tym jestem przekonany. Ja też właśnie na to stawiam. Okej. To jest moim zdaniem to jest tak, jak dzisiaj Chelsonen
oglądałem Joe Rogan Experience i tam Jelsonen mówił, że on jest bardzo zajarany tą wiadomością. I ja w sumie też, bo tak naprawdę, no jeśli ktoś za tak ogromną kwotę kupuje UFC, to on będzie chciał to popchnąć dalej, tak? No bracia Fertitta, z tego co słyszałem, byli już trochę zmęczeni UFC i chcą pójść teraz chyba w ligę NFL, tak? I kupić jeden... Z tego co wiem, to chcieliby kupić klub i z tego co wiem, nawet przenieść klub do Las Vegas. Dokładnie, kupić jeden z klubów i go przenieść, też tak czytałem, także no fajnie, że fajnie w ogóle, że no to jest ta kwota, tak? 2 miliony do 4 miliardów. No to pokazuje, jak ten biznes się rozwinął. To jest coś wspaniałego i myślę, że no nikt nie kładzie 4 miliardów dolarów na stół, żeby pogrążyć jakiś biznes, więc oczekuję czegoś naprawdę nowego i fajnie będzie oglądać te zmiany. Jesteśmy w trakcie tworzenia historii, więc to myślę, że... A ja właśnie wchodzę do basenu, nie? Bardzo miłe. Uhu! Tylko nie puszczaj bąbelków tej, bo... Nie. Muszę być za nim zanurzony tak mniej więcej, żeby móc z wami dalej rozmawiać, więc... Dobrze. Znajdę sobie jakieś fajne miejsce. W takim razie, jesteśmy zaraz po tygodniu UFC z trzema dużymi galami, jedną olbrzymią. Chciałbym usłyszeć wasze takie ogólne wrażenie po tych galach. Może zacznijmy od Pawła, dla którego na pewno to był trochę mniej miły weekend ze względu na przegraną Łukasza. No tak, no niestety Łukasz przegrał, tam dobrze zaczął tę walkę, ale gdzieś i najpierw po tym kopie wiaja gdzieś taki był trochę wytrącony z rytmu. No a ten dzwon, który dostał później od Burnsa, zmienił przebieg tego. No, w parterze to nawet jak rozmawiałem z Łukaszem, to powiedział, że nie tylko, że piekielnie silny, to jeszcze każdy ruch wykonywany jest idealnie i z takim gościem to ciężko jest się kulać, zwłaszcza będąc lekko przymroczonym. Przede wszystkim no, nie słyszał nas krzyczących mu czas, żeby te 3 sekundy jeszcze starać się przetrzymać, bo przekazać jest więcej czasu, ale to była ciasna balacha. No, szkoda, ale Łukasz akurat ma dość twardą psychikę i twardy charakter, więc już mamy jakieś tam plany na to, żeby co trzeba poprawić, co trzeba zmienić i co trzeba odbudować. Nie ma co ukrywać, jeszcze nie mamy żadnych wieści z UFC, no ale to byłoby naprawdę duże wydarzenie, gdyby się udało utrzymać w wadze lekkiej po 2 porażkach, ale jakiś tam już plan B mamy, na razie spokojnie do tego podchodzimy. No dalej już idąc od razu, to przyjemność była na walce Aśki, oglądać to spod samej klatki. Po pierwszych 2 rundach miałem pewne obawy, ale też już widziałem, jak Gadeja z każdym kolejną... Ona w każde wejście to był pełen impet, w każdy cios to był pełen impet, każdy ruch to był po prostu pełne spięcie, więc to nie jest styl walki na 25 minut, a Aśka po 5 rundach wyglądała, jakby miała jeszcze przynajmniej ze 3 sobie zrobić z nią. Poprawiła się dość mocno Klaudia Gadeja, ale no jakie ogólne zastrzeżenie jeszcze z gali jest takie, że poziom tego tufa musiał być strasznie słaby, jeśli tak wyglądał finał kobiet. Więc tam raczej nie spodziewam się żadnych sensacji z tych dziewczyn, które były w Ultimate Fighterze. Nie, no ja myślę, że Tatiana Suarez będzie potrafiła coś porobić, się utrzyma. No dobra, no utrzyma się, no to super. To wzięli 16 czy tam ileś tych dziewczyn do domu i mają jedną, która się utrzyma. No 8, ale myślę, że Tatiana utrzyma się i będzie osobą... Wiesz co, ale będzie... Ta została przekręcona na eliminacjach, na decyzję sędziowską. Jest moim zdaniem lepsza niż te dziewczyny, które widziałem w finale i będzie się biła na tej gali co Agnieszka chyba w main evencie w ogóle, więc... Nie wiem, no to jest... Ja bym wolał jedną Jody Esquibel, która jest naprawdę klasową zawodniczką, niż całą tą plejadkę, która tam była. Na UFC 200 muszę powiedzieć, że troszeczkę mnie zawiodło, jeśli chodzi o emocje. Nie wiem, czy też tak macie. Ja nie będę w sumie przerywał, tylko pozwolę się jeszcze Jurasowi od razu wypowiedzieć. Juras? To ta sama trójeczka od razu, tak samo jak Paweł. Tej gali nie widziałem, wiesz, mam co robić i 3 noce zerwane, niestety nie mogę sobie na to pozwolić. Polecam, było świetnie. Super, fajnie, cieszę się. Była najlepsza gala chyba z tych 3 do oglądania. Nie, moim zdaniem najlepsza była, znaczy musiałbym pozbierać, to było trudno wskazać jedną najlepszą moim zdaniem. Z czwartku na piątek naprawdę ja mam lepsze rzeczy do robienia, wiesz, no nie pracuję już przy UFC komentatorsko, więc też jestem troszeczkę wytrącony z rytmu i cenię sobie jednak trochę snu, bo tym bardziej, że od stycznia, wiesz, miałem go mało. Na Aśkę wstałem oczywiście, wiesz, no jak nawet tam chwilę wcześniej, ale jakoś tak specjalnie wrażenia, nawet nie jestem w stanie zapamiętać nazwiska tych 2 ostatnich walk, które były przed Aśką. I to nie ma potrzeby w ogóle. No właśnie dlatego, więc w tym czasie sprawdziłem, co słychać na Facebooku. No Aśka przecież to wiesz, no nie ma o czym mówić, wiesz, my też miałem okazję już o tym napisać, ale to jest, wiesz, no to jest dziewczyna, która urodziła się, aby być mistrzem i to już chyba nie tylko w kategorii sportowej, bo wiesz, to jak siebie sprzedaje, jak jest postrzegana, jej jaką gwiazdą jest w Stanach Zjednoczonych, pokazuje, że kurczę, że cieszę się, że wiesz, no dziewczynie z Olsztyna, wiesz, udaje się taka kariera, zarabia fajne, godne pieniądze i jest wielką gwiazdą i
No i wiesz, nie ma czym mówić, to wszyscy wiemy i możemy same plany na część Aśki tylko omówić. UFC 200 mnie rozczarowało, wstałem na główną kartę i szczerze powiem, że zasnąłem, jakoś niespecjalnie żałuję, że padłem w połowie tej głównej karty. Ja obejrzałem wszystkie trzy gale. Zajście lecz. Wszystkie trzy, na żywo wszystkie trzy. Ja też obejrzałem wszystkie trzy, ale u mnie to była 15.45, jak one się zaczynały. Na dwóch musiałem być osobiście, bo miałem jakąś tam robotę do wykonania. Szczerze mówiąc, mi się naprawdę podobały wszystkie trzy, ale tak naprawdę po trochu, tak? Więc były momenty złe, były momenty dobre. No finał Rountree kontra Sanchez, właśnie Tafa, no to było coś... No takich rzeczy nie powinno być w UFC moim zdaniem. Dwóch zawodników wagi półciężkiej, znaczy dwóch zawodników, jeden wagi półśredniej, drugi średniej, bijących się w wadze półciężkiej i bijących się na takim poziomie, że prawdopodobnie każdy sparring, nie wiem, w Ankosie czy w jakimkolwiek innym polskim klubie jest na wyższym poziomie niż ta walka. Więc to było trudne do oglądania. Ale wzięli chyba, no naprawdę, no, u dziewczyn, sam doskonale wiem, że wiele dziewczyn nie chciałoby iść takich już z rekordami, się nie pchało wcale do Ultimate Fightera, a kategoria 93 jest najbiedniejszą kategorią, tak, no tak. Jeśli chodzi o szerokość, to jest najbiedniejsza chyba męska kategoria z takich realnie istniejących, bo nie mówię o jakimś tam męskim 5-2 czy coś w tym stylu, więc no, to taki model był skazany z góry na to, że to nie będzie dostarczyciel wielu talentów. Zresztą widzę ogólnie, że entuzjazm zawodników względem Tufa, tak żeby się tam zapisywać, wcale nie rośnie, więc... No właśnie, się zastanawiam, kiedy oni dojrzeją, Dana i ekipa dojrzeje do tego, żeby stwierdzić, że dobra, nasze dziecko umarło i nie ma sensu i go dalej resuscytować, bo... No bo ten sezon nie miał sensu, naprawdę, po prostu w domu się nie działo nic i dlatego cały sezon był skupiony na tym, żeby podkręcać 2-3 sytuacje, które się działy między Aśką i Gadelią i w każdym odcinku wałkowali to samo, gdzie to nie miało sensu naprawdę. Do tego właśnie, no, tak jak mówię, w domu się nie działo nic, kategoria półciężka, też tak skomentowałem dokładnie jak Paweł, że pokazuje tylko, że żeby znaleźć cokolwiek poza tymi organizacjami jak UFC, jak Bellator, jak KSW, jak World Series of Fighting, cokolwiek ciekawego, jeśli chodzi w ogóle o szczyt, bo nawet nie w szczycie to już są kategorie, w których znaleźć trudno jakichś ciekawych zawodników, jest naprawdę masakra. To był finał Tufa, Marcina Wójcika, akurat w ciemno wystawiam na obu. No. No, zgadzam się w 100%. Myślę, że nawet nie znalazłby się nikt, a po prostu Marcin Wójcik mógłby stoczyć 7 pojedynków w domu Tafa po kolei co tydzień i by wygrywał prawdopodobnie. Jeśli chodzi o dziewczyny, to z tego co wiem, to ta dziewczyna, o której ty wspomniałeś teraz, zapomniałem... To jest Kibel. Tak jest. Z tego co wiem, to po tym jak została przekręcona, bo tam wszyscy po kolei, Dana, Asia i Gadelia uważały, że to była przekręcone, ona ma dostać szansę jakąś w UFC prawdopodobnie, przynajmniej Dave'a, Dana tak zapowiedział. Sytuacja jest taka, no ona teraz się bije o pas Invicty, więc no jeśli przegra z zawodniczką zwolnioną, aż nie, ona się nie bije o pas Invicty, ona się bije z Alexą Grasso. Tak. Myślę, że zwyciężczyni z tej walki albo jeszcze się będzie biło o pas Invicto, albo pójdzie od razu do UFC, ale no nie zdziwię się, jeśli UFC weźmie, bo Alexa Grasso też już jest na radarze dość mocno, tam Meksykanka. No i myślę, że Jody jest dobrą zawodniczką, ale no Alexa jest jednak za krótka i to UFC się jednak oddali jeszcze. A jeśli chodzi o... Ale Tufa by wygrała, gdyby jej przekręcili, to by wygrała tego Tufa, bo jest dużo lepsza niż to, co widziałem. Możliwe. Jeśli chodzi o Tatianę Suarez, myślę, że ona będzie trochę oczkiem w głowie UFC ze względu na tą historię, którą miała i to, że wygrała z Rakiem, naprawdę to jest... Taka historia, którą lubią w Ameryce dalej opowiadać, więc z niej coś może będzie. UFC 200 nie spełniło trochę moich oczekiwań, ale ja się dobrze bawiłem. No, były momenty, w których było gorzej, były momenty, w których było lepiej. No, walka Frankiego Edgara z Josem Aldo była doskonała. Naprawdę ja przecierałem oczy obserwując ten pojedynek. Nie była doskonała, bo Franki nie wygrał. Dla mnie była doskonała, bo ja byłem za Josem, więc... Franki jest jedynym zawodnikiem, którego autentycznie jestem fanem. Tak, to nie byłem fanem raczej zawodników MMA. No ja też jestem fanem Frankiego, ale... Mam jednego ulubionego fana, jednego ulubionego zawodnika i jedną ulubioną zawodniczkę. A tak to raczej... Joe i Frankie Edgar. Tak jest. Dokładnie. A JoJo też możemy potem powiedzieć, bo to co zrobiła to jest po prostu kosmos i pewnie latałeś pod sufitem ze szczęścia, ale no dobra. A propos UFC 200, czy to jest koniec Jona Jonesa? To co odwalił, prawdopodobnie dzisiaj się pojawiły informacje, że wpadł na odblokach estrogenu, tak? Czy to jest, nie odblokach, tylko blokerach estrogenu, czy to jest koniec tego zawodnika, no bo nawet Dana nie odbiera od niego telefonów i nie chce z nim już rozmawiać i uważa, że to jest już przekinka, co zrobił. Czy wy też tak uważacie, że już z niego nic nie będzie? Wiesz, sportowo pewnie będzie fajnie sparring partner, ale czy się pozbiera kiedykolwiek? Nie sądzę, wiesz co, bo to trzeba być skrajnym debilem już, żeby
wiesz, po tych wszystkich całych historiach dalej w to wszystko brnąć. Świetny, jeżeli chodzi o i absolutny fenomen, talent, niebywały zawodnik pewny, którego nie będziemy oglądać przez długi, długi czas, jeżeli chodzi o skilla, ale naprawdę poziom IQ trochę większy od wiadra, wiesz, także w ogóle nie ma o czym mówić. No, myślę, że może teraz przepraszać, może się kajać, a za chwilkę okaże się, że kolejny raz już, wiesz, coś odpieprzy. Myślę, że po prostu jest psychicznie mega słaby, no i tyle. Ja szczerze po tych wszystkich historiach jestem tak mocno zdziesmaczony, że nie mam ochoty oglądać Jona Jonesa w kolejnych pojedynkach, chyba że w PLMA. Ty, to by był hit. To by było coś. Kto jest mistrzem w 9-3 PLMA aktualnie? Skąd mam wiedzieć? Jakby nie pamiętam też, ale to by było coś pięknego. Paweł, co ty myślisz? Po pierwsze, Jura z wiadra, to ty szanuj. Mordeczko, przepraszam. Chodziło mi o wiewiórkę. Dobrze, tak myślałem, że się przejęzyczyłeś gdzieś. A po drugie, to no nie wiem, no ja już nie mam w ogóle siły do Jona Jonesa. Tak naprawdę jakoś specjalnie na ten pojedynek też nie czekałem i to ja już, wiesz, tam tą kreskę postawiłem na Jonie Jonesie. No nie wiem, wydaje mi się, że doczeka go jakieś kolejne zawieszenie, bo z tego co wiem, to wpadł na dwóch różnych substancjach. Dostanie pewnie zawieszenie, może będą negocjować znowu, żeby to było jakieś półroczne, roczne, no ale to jest... Znowu będzie co, za rok będzie gdzieś wracał, coś tam próbował robić, no ja mam tego dość, bo on przede wszystkim no, w takim momencie zawodzi fanów na całutkim świecie, zawodzi organizację, która chce w niego inwestować, zawodzi rywala, który miał się z nim bić w długo wyczekiwanej walce, generalnie wszystkich wystawia do wiatru i to, że się popłakał na konferencji, jest mało interesujące w ogóle dla mnie. No ja już nie chcę go oglądać ani na konferencjach w sumie, ani chyba jak się bije, bo to jest co, ludzie, byłem w Vegas i widziałem ludzi chodzących z koszulkami John Jones, widziałem samochody, na których było napisane, że ludzie kochają Jona Jonesa i przyjechali do Vegas, pewnie wydali kupę siana na wszystko, żeby tam być i dowiedzieli się na ostatniej prostej, że Jona Jonesa nie będzie. Słabiutko to wygląda w takiej sytuacji. Ja myślę, że się zbiera, wiesz o tym teraz, że dostanie teraz zawieszenie i... Co będzie robił na zawieszeniu? Wiesz, znowu kogoś rozjedzie na ćpany, no. Właśnie chciałem powiedzieć, że stawianie kreski na Jonie Jonesie to jest idealnie dobrane stwierdzenie, naprawdę. Czy on wciągnie nawet tą kreskę, którą go skreślamy? A myślę, że on jest w stanie nawet cienką, czerwoną linię wciągnąć. W każdym razie mi jest najbardziej w tym wszystkim szkoda Daniela Cormiera, bo to jest naprawdę świetny zawodnik, z tego co też mówią nasi polscy zawodnicy, którzy mieli okazję z nim pogadać czy mieć do czynienia, to mówią, że to jest świetny człowiek. Oprócz tego naprawdę no, widać było, że wszystko władował. No wiemy, jak się ktoś przygotowuje na największą walkę w swoim życiu, co robi, że podporządkowuje temu wszystko. On to zrobił, potem zawalczył z Andersonem Silvą, który nieważne czy walczy w 9-3 czy gdziekolwiek indziej, jest naprawdę niebezpiecznym zawodnikiem. Zrobił to, co musiał zrobić. No jest olimpijczykiem w zapasach, zdominował swojego rywala właśnie w tych zapasach, okładał go niemiłosiernie w parterze, wygrał na pewno jedną rundę 10-8 i został przez cały absolutnie tłum wybuczany i to jest dla mnie przykre po prostu, bo no nie zasłużył w żadnym stopniu na to, tak samo jak na niego buczano podczas konferencji prasowych, na których występował z Jonem Jonesem, no to jest dla mnie taki... John Jones ma jakąś tam masę psychofanów, których widziałem i chyba w ich oczach mu nie jest w stanie nic zaszkodzić. Bo widziałem na żywo takich ludzi, no. Okej, okay, no w każdym razie, no ja myślę, że pytanie, co właśnie ci nowi właściciele zrobią, czy oni będą chcieli za wszelką cenę przywrócić Jona Jonesa do kolejnych walk, no bo nie ukrywajmy, że to jest wielki zawodnik, no i z tego, co mówi jego menadżer, tak, minęła go na tej gali 8-cyfrowa kwota, czyli prawdopodobnie zarobiłby tyle, co Conor McGregor przez cały zeszły rok na tej jednej walce, tylko no to... Jeśli by rzeczywiście tak było, no to pytanie, jak to wszystko będzie dalej wyglądać. Krzysztof Jotko, nowym liderem rankingu pound for pound w Polsce i nowym liderem wagi średniej. Juras, ty trąbiłeś o tym już w swoim blogu. To jest moment, żebyś go zareklamował? Tak, no pewnie, wiesz. No, to wiesz, no, ustalmy, że... Ja tylko przypomnę, że to nałączy nas pasja. No właśnie chciałem to powiedzieć, tak? To chodziło no właśnie, o to, że no. Zrobiłem ci takie ładne entree, żebyś mógł sobie... Tak, pisałem o tym na łączy nas pasja.pl oczywiście i oczywiście dalej wszystko potwierdzam i Krzysiek zasłużył sobie w pełni na miano najlepszego polskiego zawodnika MMA na tę chwilę.
5 z 6 z wygranych walk w najlepszej lidze MMA na świecie, w tym ta ostatnia, wiesz, w niespełna minutę. Myślę, że no nie ma w Polsce takiego zawodnika, który mógłby z nim na tę chwilę rywalizować, ba, nawet nie ma takiego zawodnika, który swoimi wynikami sportowymi, no Heldzik jeszcze ewentualnie, wiesz, poziomem gali sportowej i poziomem sportowym swoich rywali, żeby mógł być blisko Krzyśka. Także ja mu życzę, wiesz, jak najlepiej, bo to jest cały czas chłopak, który się rozwija i zobaczymy. No, na razie kroczek po kroczku zbliża się do tego top 10 i no, miejmy nadzieję, że zobaczymy za chwilkę jakąś dużą walkę Jotko, wiesz, plus tam, wiesz, jakieś fajne nazwisko tej średniej. Paweł? No ja się mogę tylko podpisać, no tak jak Łukasz mówi, no to tylko jeszcze Marcin Held i mam nadzieję, że Mateusz Gamrot, jeśli uda mu się otrzymywać rywali na coraz wyższym poziomie i rozwijać tą swoją karierę, to tutaj widzę gdzieś, bo o dziewczyny się martwić nie musimy, ale miło że panowie też zaczynają coś tam coraz więcej znaczyć. Przecież to tak naprawdę się stanie zmienić z jedną walką, no bo przecież jeśli 3 września Janek wygra walkę, no to nie będziemy w ogóle dyskutować na ten temat. Tak więc to w MMA jesteś tak dobry jak twoja ostatnia walka, więc to potrafi być zmienne, ale no fajnie, że mamy Polaka, który w tym UFC też robi robotę. Ja przy tworzeniu tego rankingu byłem jedyną osobą, która zgłosiła votum separatum i uznała, że jednak Mamed powinien być cały czas wyżej, bo wiem, że Aziz był rankingowo dalej, no jednak Mamed został we wszystkich rankingach na całym świecie w pierwszej 15 tej wagi. Krzyśka nigdzie tam nie ma, ale uznałem argument kolegów z kapituły o tym, że prestiżowo patrząc... Kto jest jeszcze w kapitule? Tomek Nowo... Nie, no nie wiem, czy mogę zdradzać. No 4 redaktorów MMA Rocks jest w kapitule. Nie wiem, czy mogę zdradzać. Fajna kapituła rankingu. Ja jestem w kapitule Heraklesów. Czterech redaktorów, no tak, no w każdym razie... Ja nie jestem w żadnej kapitule. No bo jesteś niczego. Menadżerem, do czego chcesz być w kapitule? Możesz być swojego MMA kartel co najwyżej. Możesz przyznawać złote statuetki. Moje rankingi są więcej warte niż rankingi MMA Rocks i Heraklesy razem wzięte. To ja też chcę być u ciebie. No, ty mordo jesteś honorowo zawsze, no. A ja oczywiście nie jestem zaproszony, jak to zwykle bywa. Dobra. Trzeba zjeść skrzydełko na starcie. Ej, żeby być, Paweł, żeby być w twojej kapitule, zjadłem skrzydełko nawet. Jak zjesz skrzydełka, będziemy rozmawiać, no ale to na pewno będzie uwiecznione, bo nawet już teraz MMA Kartel ma kanał na YouTubie, więc to tam będziemy uwieczniać takie rzeczy. O Boże, o Jezu. A nazywa się Pawkow Zapasy Poznań, czy nasze Pawkow Zapasy, czy... Nazywa się MMA Kartel. Okej. Okay. Profeska, wiesz, firmę to szanujemy, no. Dobra, idziemy dalej, teraz tak błyskawicznie przez kilka... Znaczy, mamy mnóstwo jeszcze tematów, ale nie zrobimy tego. Nowe ważenia w UFC. Powiedz, Paweł, z punktu widzenia takiej osoby, która jest bardzo blisko swoich zawodników, jak wam się podoba ten nowy system, który pozwala właśnie na ważenie się całego tego dnia, kiedy jest ważenie i tak naprawdę ta ceremonia to jest tylko formalność, na której są odczytywane wcześniejsze wyniki. Czy sobie chwalą mocno to zawodnicą? Przypuszczam, że to jest zbawienie. Po stronie plusów to to, że zawod ma, nie wiem, ze 40 godzin na nawodnienie zamiast tam 26-7. To jest duży plus. Duży plus jest taki, że tutaj wspólnie z USADą UFC wychodzi naprzeciw i pomaga się zawodnikom nawadniać, przygotowuje specjalne preparaty, owoce, batoniki, jakieś tam preparaty takie różne mocne do rozdrabniania w wodzie, też specjalna woda jakaś, wszystko gra, wszystko jest elegancko, jest to bardzo profesjonalnie. Publicznie to jest taki plus, że ci zawodnicy już na tym oficjalnym ważeniu dla fanów no nie muszą się podeprzeć na trenerze, żeby zdjąć buta, bo nie są tacy wycieńczeni. I lepiej to wygląda. Na budowaniu, tak jest. Ale minus jest jedynie taki, że ja musiałem wstać o 4 rano, żeby z Łukaszem się tą wagą zająć, bo my woleliśmy zrobić wagę od 4 rano do 8 niż ze zrobioną wagą pójść spać. No bo to są wtedy masz dwa wyjścia, albo wstajesz bladym świtem, bo do 10 się musisz zważyć rano, więc to nie jest tak, że masz cały dzień. No. Słyszysz, Juraz, jak teraz się dba o zawodnika, bo toniki, kuźwa, wszystko im przygotowują, może wrócisz jednak, co? Miałbyś menedżera, który potrafi, wiesz, i tejpować, i ci zrobi kąpiel w solance, które wszystko ci ogarnie. Chłopaku, w tydzień byś był w UFC. O piątej rano motałem czajnik w Las Vegas, bo nie było w hotelu wystarczająco gorącej wody, a powiem ci, że miałem ofertę, żeby łatwiej było zamotać kokainę niż czajnik, ale zamotałem czajnik. No. To pytanie, czy zamotać w dobrą stronę. Ja musiałem zamotałem czajnik i było okej, no. Kolejny temat. Oglądaliście film Kochaj? Nie.
A to chciałem was zapytać, bo tam występuje Różal i Bieniek i chciałem was zapytać, jak wam się podobało ich granie w tym filmie i Waldemar Kasta, ale... Ja gdzieś jakieś zdjęcia widziałem z planu, ale w ogóle nie mam pojęcia, o czym mówisz. Ja też widziałem zdjęcia z planu, bo to Extreme Hobby chyba robiło i byłem zażenowany tym, jak pani reżyser podeszła i powiedziała, że chcemy pokazać Polakom dobrą stronę tego sportu i wtedy właśnie Waldemar Kasta ją świetnie zripostował, że proszę pani, jakbyśmy chcieli pokazać dobrą stronę tego sportu, jakbyśmy chcieli przedstawić ten sport Polakom, to byśmy nie robili sceny, w której są to ustawiane walki w klatce w podziemiu, nielegalne, tak? Tak. Bardzo mi się podobał Waldemar Kasta w takim swoim stylu, ładnie zripostował. Dobra, to szybko dalej. Ale żeś temat wymyślił, Boże jedyny, zaraz jeszcze wejdziemy na pudelka. Wegetariański, oglądajcie film. Juras, co tam lubisz, to jest twoja sprawa, ja na pudelka nie będę, znaczy na nic nie będę wchodził zwierzęcego, to tam jest twoja ten. Fiodor kontra Maldonado, jak wam się podobała walka? Boże, a tu my tak dawno nie rozmawialiśmy? Miesiąc i dwa tygodnie nie gadaliśmy. Boże jedyny. Co się podobało? Nic się nie podobało, no wiesz, Fiodor przez swoje lata małej świetności za sobą, jeżeli nie kończy Maldonado, wiesz, a sam jest bliski skończenia, no to chyba nie mamy o czym mówić, no. A to był, myślicie, że to był krok w stronę KSW, a krok w stronę z dala od UFC? Ja mam nadzieję, że to jest krok w KSW. Nie no, jeśli Fedor wygrywa, to cały czas jest łakowym kąskiem dla UFC. Okay. Walka Fedor-Lesnar to jest cały czas mega hit o światowym znaczeniu. No. No właśnie, a jak się wam Lesnar podobał, a propos podobał? Bardziej niż Fedor. No tak, wiesz co, to będzie walka, to wiesz, że byłby myślę, kurs 1.20 na Lesnara chyba. Myślę, że tak, że to będzie taka troszeczkę kopia zdjęcia Muhammad Ali'ego z Sonnym Listonem, wiesz, first round, first minute. Bo to teraz tak wygląda, no. To jest przepaść. No, najpierw Fedor musi zadać 78 ciosów pełną pizdą na gardę, żeby się wypstrykać, no. Okej. Okay. Ja nie wiem, jak bardzo przed ramiona musi mieć Maldonado pocieniaczone od wszystkich ciosów na gardę, które przyjął w pierwszą minutę 30, no. No to było doskonałe. Ale chciałem zauważyć, że osoba, która komentowała tę galę, powinna zostać zatrudniona w każdej innej organizacji, powinna zostać zastąpiona Jurasem, nie? A nie, bo on po angielsku komentował. To tam, nie wiem, z Willem Andersem powinna komentować najbliższe KSW. To, co ten człowiek robił, to jeśli sobie prześledzicie Twittera, on był główną gwiazdą. Nic więcej nie potrzebuje, żeby była fajna gala. Ten gość na komentarzu, Zygfrieda jako konferencjer, ja mam wszystko, nie? A jeszcze na gali Zmierzch, żeby komentował. To było wszystko w jednym miejscu. Dobra. Ile mamy jeszcze minut? Czy już nie mamy? Daj 40 minut, kto to będzie słuchał. Kończmy to. Zdajesz sobie sprawę, że wszyscy właśnie dzięki temu, że to było tak dalej. Dobra, to zakończmy jakimś takim właśnie tematem pudelkowym. Ostatnie dwa, kara dla Aziza, Juras. Słuszna i dobra wysokość? Myślę, że wysokość to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo nie sądzę, żeby zostało to wyegzekwowane. A czy słuszna? No wiesz, no co... PR-owo moim zdaniem najlepszy ruch, jaki KSW w dobie tej całej gównoburzy, która na nich spadła po ostatniej gali, mogli zrobić i w zasadzie tyle. No. Wiesz, to oczywiście, wiesz, że szkoda wiesz, zawodnika, który dał fajną walkę, wiesz, wszystko, ale no okej, okay, no wiesz co, ja mam w dupie politykę, religię i tak dalej, wiesz, często o tym mówię i wiesz, no, ale jeżeli wychodzisz w kraju, w którym jednak większość ludzi, wiesz, gdzieś tam ten temat religii jest dla nich tematem drażliwym. W dobie całego kryzysu imigracyjnego w Europie wychodzi gość, który, wiesz, tupie nóżką do muzyczki, która nawołuje do ścinania łbów, wiesz, nam wszystkim, bo ja też jestem tym niewiernym. No to wiesz ty co... Jesteś no, najgorszy, bo ty jesteś niewierzący, to są tacy to pierwsi. To najgorszy jestem ze wszystkich, wiesz. No to może tak niech faktycznie Karaoglu, wiesz, dalej gdzieś tam po tych Niemczech, wiesz, prowadzi swoje interesy i da sobie spokój z, wiesz, wnoszeniem do klatki religii. No ja jestem przeciwny, pisałem zresztą o czym bloga na łączynaspasja.pl i wiesz, no tak nie ma o czym gadać. No moim zdaniem, wiesz, to żadna strata. Kim jest Aziz Karaoglu tak naprawdę, jeżeli chodzi o europejskie MMA? Okej. Okay. Paweł, jedno znaczy, słowo? Tak, nie. No, kim jest Aziz Karaoglu? To jest gościem, który w ekspresowym tempie wyczyścił 3/4 tej dywizji w tak KSW i prawie wygrał z Mamedem, więc to też bym tak trochę postrzegł konie. Pablo, ja też o tym nie można mu sportowo odmówić. No, mnie zaskoczył bardzo pozytywnie sportowo i to trzeba oddzielić, że sportowo to się obronił zdecydowanie. Zgadzam się. Tak jak miał być turecki Anderson Silva, to sobie znaleźli tureckiego Andersona Silva w wieku tam 40 kilku lat, ale nie, no, moim zdaniem sama kara to takie po prostu pokazaniem
pokazanie palcem i powiedzenie, on jest zły. I wiesz, dla mnie to taki był marketingowy ruch, ludziom w głowie zadzwoniło, że komuś przypieprzyli dużą karę, że pewnie jest winny i tak dalej, potem się zaczęło euro i wszyscy przestali mówić o KSW 35. Dla mnie to jest jedyny wymiar marketingowy, żeby po prostu całą winę przerzucić na Aziza, a KSW umyło ręce od całego zamieszania i tyle. Taka jest moja ocena tej sytuacji. Okej, no spoko, ja nie będę komentował. Zobacz, jaki bezpieczny, wiesz, ja nie będę komentował. KSW piki chodzą, nie? No dokładnie. Trzy teraz wymienię, powiem trzy zdanie, trzy info i powiedzcie, która z nich jest największa. Są totalnie z różnej bajki, no ale zobaczymy. Michał Piszczek skończył z MMA, napisał, że mamy się wszyscy pierdolić i w ogóle MMA się ma pierdolić. Popek zaczął poważniejsze treningi, z moje źródła tak donoszą, że nawet z takimi dość cenionymi trenerami przez chwilę trenował. I z Markiem Boslice. Która z tych rzeczy dla was jest najbardziej wstrząsająca? Paweł. No to tak rzuciłeś do jednego kota, no jednak śmierć Kimbo jest taką najbardziej wstrząsającą rzeczą, bo jednak no to jest bardzo przykre wydarzenie i dokładając do tego, że tam Dada miał jakieś problemy sercowe w trakcie walki, Kimbo miał problemy sercowe, zszedł, no to jednak pokazuje, że może te kontrole i badania trzeba jeszcze zaostrzyć, zwłaszcza w takich walkach, żeby do takich rzeczy nie dochodziło, no bo freak fightami, statystyki, tabelki, słupki oglądalności, ale w końcu będziemy mieli zawał w klatce na walce i tego byśmy woleli uniknąć. Juras, to ty weź jakiś inny temat. Ten. Nie, no proszę cię, wiesz, generalnie wrzuciłeś Piszka, Popka i wiesz, Kimbo Slice'a jednak, który wiesz, no może nie tyle, co wiesz, zawojował, nie wiadomo jak klatki, ale jednak to jest postać i jest kola, rekordzistą, wiesz, oglądalności po dziś dzień. No to wiesz, w ogóle nie ma o czym mówić. No to wielka szkoda, wielka strata, moim zdaniem, wiesz, dla świata sportu walki, bo to była persona, no. Zgadzam się, znaczy no, każda śmierć jest przykra, więc też się zgadzam, że to jest najbardziej wstrząsająca wiadomość, ale te dwie pozostałe na gruncie polskim też myślę, że są wstrząsające. I żeby zakończyć ładnie takim sportowym akcentem, ogromne brawa dla Rafała Haratyka, który wygrał na EFC w świetnym stylu, dla Marcina Helda, który no, w walce z Jansenem pokazał rzeczy, których ja wcześniej nie widziałem w jego grze i naprawdę oglądało się go z ogromną przyjemnością. I dla wspomnianej Jojo, która jest niezwykle miłą osobą i rozprawiła się z Valerii w taki sposób, że mi nigdy by nie przyszło to do głowy. Dorzucisz się do gratulacji tylko szybko, żeby było jasne? Tak. Tak. Dobra. I jeszcze ostatnia maluteńka sprawa. Czy widzicie kogokolwiek w kategorii słomkowej kobiet, która jest w stanie lepiej sprawdzić parter, nawet nie parter, bo parter wiadomo, że na Majunas jest świetną grapplerką, ale umiejętności bronienia się przed sprowadzeniami, przed kontrolą w parterze niż te trzy zawodniczki, z którymi zawalczyła Aśka, bo moim zdaniem przeglądałem ostatnio całą tę dywizję i nie ma już takiej osoby. Pablo? Ja się nie mogę wypowiadać na ten temat. A mówię tylko o mówię tylko o sprowadzeniach i tak dalej, Paweł, tak jak wiesz, ogólnie rzecz biorąc. No, nie będę się wypowiadał na ten temat. No dobra, Juras? Jeżeli jest Parza i wiesz, i Gadela nie wywróciły, wiesz, nie skontrolowały parterowo Aśki, to obawiam się, że nikt tego nie zrobi. Okej, okay, ale ja mam taką zawodniczkę, która już poczeka na Aśkę w 5-7. Ojej. A szczerze mówiąc, to jest... We wszystkich wagach będę miał kogoś, kto będzie czekał na Asię. Ale to oczywiście dlatego, że tylko dlatego, że Asia jest najlepsza na świecie i wszyscy moi zawodnicy mają dążyć do tego, żeby walczyć z najlepszymi na świecie. I to tylko dlatego jest chęć walki z Aśką, dlatego, że jest po prostu najlepsza i no, walka z nią jest szczytem, no, to jest osoba, którą trzeba pokonać, żeby samemu być najlepszym. Szczytem to jest to, że my gadamy już przez 45 minut, kończmy. No ja wiem, ja jestem w basenie, ja chciałbym sobie pokorę popływać trochę. To ja tylko chciałem powiedzieć, że dwie walki, które bym naprawdę strasznie chciał zobaczyć, to jest walka z Karoliną Kowalkiewicz, jak się piorą obie w stójce w kategorii 52 i jakby się doszło do walki Joanny Jędrzejczyk z Agnieszką Niedźwiedź, to myślę, że to jest walka, o której by mówiono latami, bo to by było coś, Jezus Maria. Ja bym był zachwycony, no bym siedział jak na szpilkach cały ten pojedynek, bo... A ja pojedynku Jędrzejczyk Kowalkiewicz oglądać nie chcę. Pozdrawiam. To se nie obejrzysz. Ja to se nie obejrzysz. I jesteś niedobry. Dobra, plus ostatniego miesiąca, Juras. Ostatniego miesiąca? Joanna Jędrzejczyk. Minus. No, śmierć Kimbo Slice'a. Paweł. To minus jest to, że mi odwołali samolot z Las Vegas do Sioux Falls, a plus jest to, że dali mi hotel, jedzenie i samolot na następny dzień. Plus Joanna Jędrzejczyk, niewątpliwie. Minus John Jones. I tym akcentem kończymy
ten odcinek. Dziękuję wam bardzo, że dało nam się spotkać. Ze mną był Paweł Kowalik. Siemanko. Łukasz Jurkowski. Narra. I Wodospad z Tuxfors. Do zobaczenia, do usłyszenia.